Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. And we'll be off on our grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Far Cry'a 4. Co dzisiaj, moi drodzy? Co w dzisiejszym odcinku? Otóż poprzednie dwa odcinki to totalnie fabuła, sobie poszliśmy w fabułę. Szczególnie poprzedni odcinek, bardzo ciekawa misja. Broniliśmy tam pewnego obszaru, pewnej lokacji przed wrogiem. Byliśmy atakowani przez wroga. Na szczęście nie było to nudne, ponieważ byliśmy atakowani przez pewną jednostkę, którą byli nią łowcy. Bardzo fajnie, powiem wam, że odcinek naprawdę super. Polecam. No, naprawdę bardzo ciekawa misja. Co dzisiaj? Otóż zajmiemy, tak się rozgląda po tym mapie, zobaczcie, jak sobie mnóstwo rzeczy odblokowałem. Większość już prawie połowę mapy odblokowałem, spokojnie. I mówię, co by zrobić dzisiaj? No, poprzednio była fabuła. Dzisiaj się zajmę czymś ciekawszym, znaczy może nie tyle co ciekawszym, tyle co innym, po prostu nową rzeczą. I stwierdziłem o to i to. Mówię, przejmę jakiś posterunek, ale posterunki są nudne, można je przejść praktycznie w 30 sekund, zdarzyło mi się, ale zobaczcie na to. To jest potężna twierdza, to nie jest byle co, to jest ogromna forteca, bardzo trudna do zdobycia. Szczególnie byłoby fajnie, gdybym pokazał, jak przechodzę, znaczy zdobywam tą twierdzę w trybie współpracy. Nie powiem, bo byłoby wtedy na pewno ciekawiej. Myślę, że chcielibyście zobaczyć coś takiego, aczkolwiek zrobię to sam. Pewnie będzie trudniej, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzę, że tam jacyś wrogowie jadą. Ogólnie się zabezpieczyłem strasznie. Kupiłem sobie kamizelkę, mam mnóstwo liści zielonych, z których będę wytwarzać miksturki. Oraz pełno mikstur, czyli 6. No plus oczywiście jeszcze mikstury, które będę automatycznie wytwarzać w trakcie walki. I otóż jaka broń, jaką broń mam, zaraz wam pokażę, jak tylko wysiądziemy z samochodu. Tutaj widzę, że jakieś wydarzenie karmiczne, ale nie będę go robił, ponieważ jakoś nie chce mi się teraz robić. A sporo tego i tak już robiłem. Dobra, nie chcę z nim walczyć. No nie, no kurde. Ziomuś. Już mnie wkurza. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, chyba zwiał gdzieś. Dobra, mówi się trudno. W sumie to nawet na moją korzyść. Życia nie straciłem za bardzo. No ale kamizelka. Dobra, znajdujemy się już niedaleko. Zobaczcie, co mam za broń. To jest broń główna, bardzo fajna. Mam tutaj ciekawy celownik, powiększony magazynek oraz tłumik dźwięku. Do tego mam takie cacko. Pokażę wam w akcji, jak to działa, ponieważ to jest taka trochę jakby mini airpack. To po prostu strzela masakrycznie. Oraz, no oczywiście, airpack. Myślę, że jesteście się w stanie domyśleć tego, że nie będę robił tej fortecy po cichu, czy cokolwiek. Po prostu wbiję tam i wyrżnę wszystkich wrogów, o ile się uda po prostu. Ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że może to być po prostu trudne. I ja to wiem, to będzie bardzo trudne. Teraz tutaj sobie idę tak, możecie zauważyć, że idę naokoło trochę, ponieważ chcę sobie po prostu z góry zobaczyć i oznaczyć wrogów. Mam nadzieję, że nie będzie tam łowców, ponieważ... Dobra, idealne miejsce, naprawdę super. Widzę snajpera tutaj już. Tak sobie myślę, żeby go zdjąć ładnie jakoś. Dobra, ciężko opancerzony, snajper. Co my tutaj jeszcze mamy? Zaraz wam pokażę w akcji spluwy do wynajęcia, jak to wszystko wygląda. Ej, strasznie, no nie ma żadnych wrogów. Co mnie troszeczkę niepokoi. Może mówić, co? Niepokoi cię to, że nie ma wrogów? Otóż tak, ponieważ oni są gdzieś ukryci tutaj, możliwe. Okej, kolejny mamy. Z tym to problemu nie będzie. Oni są gdzieś ukryci, albo po prostu przyjadą.
Dobra, laser tutaj nieźle daje. Nie wiem, czy warto ryzykować, czy nie lepiej się zakraść, albo coś w tym stylu zrobić. Dobra, spróbujemy. Dobra. No i stało się. No i są kolejni. Dawajcie, dawajcie, dawajcie! No i posiłki już jadą. Dobra, największa grupa. Rozwalony. Dobra, zobaczcie jak to działa. Podwójne zabójstwo. Kolejny ziomuś. Po prostu pięknie wybucha to. W efekcie takim, że... Podwójne? Jeszcze jeden jest. Okej. Zabiłem już sporą grupę. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wow. Co to jest? Ha. Dobra, wiemy. Bo oni z moździerza walą. To mi się nie podoba. Dobra, zdejmiemy ten helikopter. Mam nadzieję, że się uda. Szybko, dawaj! Gdzie helikopter? Gdzie helikopter? Dobra. Na szczęście uciekłem tutaj. Ale helikopter, musiałem go zdjąć ogólnie. Zaraz tam cię zakradnę, ale... Kwestia taka, że... Okej, tam nasz ziomek już przebył. Dobra, wbijam, nie będę się caskać. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Dobra, podwójne zabójstwo, pięknie. Dobra, zabicie podwójne znów. Dobra, pięknie. No nie! Jak to? No nie! Ja nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Wreszcie się udało. Ten helikopter. Ale okazuje się, że to nie jest jedyny helikopter. Dobra, kolejny. Wpadłem w rytm, ale... Tego nie cały czas. A mam tylko jeszcze jedną strzałę z RPG-a. Jedną rakietę. Dobra, ja wieję. Goodbye. Dobra, teraz. Dobra, pięknie. O to chodzi. Chyba jeszcze jedna, tak? Ło! Jej, pięknie. O to chodzi. Tak trzymać. No nie. Dobra, idę tutaj, bo... Gdzie on jest, gdzie? Dobra, zeskoczył, na szczęście.
No ale chodź, 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 chodź. Byłoby miło, gdybyś się pokazał. Gdzie on jest? Aha, tutaj. No i pięknie! Udało się wreszcie. Forteca zdobyta. Pierwsza na 4. Super, fantastycznie. Wreszcie, okej, dobra, bo jestem strasznie z siebie dumny, że no, co prawda nie wyszło za pierwszym razem, a szkoda, bo byłoby się czym pochwalić. No ale nie jest tak źle, nie? Nie jest... Nie jest tak źle, zdobyta forteca, no fajnie, fajnie. Tego jeszcze tyle helikopterów. Chyba 4 zdjąłem, co? Ładnie to wygląda. O, tutaj był ten alarm. Dobra. Dobra, cieszymy się! Bo oni się tutaj tak cieszą w tej grze, że walą naboje w górę. W jakim stopniu to jest radość, nie? Niby. Nie powiem, dobra, zbieramy co tutaj macie. Mogę cię przeszukać, mogę. Tak więc, moi drodzy, właśnie w oto i w dzisiejszym odcinku samodzielnie, bo nie wzywaliśmy za drugim razem chyba ziomka żadnego, żadnych spluw do wynajęcia. W każdym bądź razie spluwy do wynajęcia okazały się być słabe. Liczyłem na coś więcej, otóż słabo, bardzo słabo, ponieważ miny były rozstawione przed tym oto i fortecą. No i oni po prostu na skutek tego padali jak muchy, jadąc samochodem, chcieli wbić tutaj, ale się okazuje, nie, nie tak łatwo. Nie tak łatwo. Bardzo dobrze tutaj, mnóstwo amunicji. Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Żegnam się z wami. Do następnego razu. Cześć!